Dzień dobry Państwu. Tak się złożyło, że dzisiaj przed chwileczką byliśmy świadkami konferencji prasowej zorganizowanej przez Klub Prawa i Sprawiedliwości z europosłami. Chodziło oczywiście o głosowanie środowe rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stanowiska na temat wyników szczytu budżetowego. Przysłuchując się tej konferencji, odnotowaliśmy szereg nieścisłości, może nie tak poważnych jak te nieprawdy, które wypowiadał pan prezes Kaczyński z trybuny sejmowej, uzasadniając wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Tuska, jednak również ten styl posługiwania się informacjami nieprawdziwymi, tworzenia klimatu zagrożenia również miał miejsce na tej konferencji, dlatego postanowiliśmy szybko odpowiedzieć. I razem ze mną na tej konferencji są europosłanki pani profesor Elena Kolarska-Bobińska oraz pani poseł Elżbieta Łukaciewska. Zechcemy na trzy główne wątki z konferencji Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzieć, ustosunkować się. Po pierwsze, kiedy padły, od tego może zacznę, kiedy padły uwagi ze strony, czy komentarze, oceny ze strony Prawa i Sprawiedliwości, europosłów zwłaszcza, o tym, prawda, że jaka jest skuteczność obu ugrupowań w Parlamencie Europejskim, no to ja myślę, że warto wrócić do istoty funkcjonowania parlamentu. Otóż w parlamencie liczy się liczba posłów czy europosłów, którzy są gotowi poprzeć jakieś rozwiązanie. Głosowaliśmy przy okazji rezolucji dotyczącej budżetu, głosowaliśmy poprawkę złożoną przez frakcję Prawa i Sprawiedliwości, czyli konserwatystów europejskich, i poprawkę zgłoszoną przez frakcję, do której należy Platforma Obywatelska, Europejską Partię Ludową. Za poprawką złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość, za którą zresztą opowiedzieliśmy się my, również posłowie Platformy, głosowało 144 europosłów. Za poprawką przez nas zgłoszoną 247. A więc sprawa jest prosta. Ponad 100 eurodeputowanych poparło naszą inicjatywę, mniejszą inicjatywę Prawa i Sprawiedliwości, co dowodzi, można powiedzieć, no, umiejętności zgromadzenia czy organizacji poparcia na forum Parlamentu Europejskiego. Mamy świadomość, jedna i druga nie zyskała większości. Ale jeśli już liczymy skuteczność, to nie ulega wątpliwości, 100 europosłów głosujących więcej za poprawką PO jest odpowiedzią oczywistą. Tutaj żaden komentarz nie jest potrzebny. I wreszcie, kiedy głosowaliśmy nad propozycją, zresztą też przez PiS, czy tam przez frakcję, do której PiS należy, zgłoszoną, czyli ażeby cały ten paragraf, kiedy poprawki przepadły, żeby cały ten paragraf usunąć, paragraf pierwszy, który był z naszej perspektywy najbardziej kontrowersyjny. Za chwilę o tym powie pani profesor Kolarska-Bobińska. To chcę powiedzieć, iż zagłosowało za tym pomysłem 65 posłów z EPP, a tylko 49 z frakcji konserwatywnej. Czyli raz jeszcze, jeśli skuteczność parlamentarną mierzymy liczbą głosów, które są oddane za jakimś proponowanym rozwiązaniem, trzeba mieć naprawdę dużo złej woli i liczyć na Państwa niewiedzę, żeby próbować udowadniać, że skuteczniejsi są ci, którzy gromadzą na rzecz swoich rozwiązań mniej głosów poparcia. To jakby pierwsza nieprawda, manipulacja, nadużycie, które prostujemy. Teraz pani profesor Kolarska-Bobińska, z czym mieliśmy do czynienia, głosując nad tą rezolucją? Bardzo proszę, pani profesor. Proszę Państwa, polityka europejska to nie jest polityką cepa i młota, jest uwzględniania bardzo różnych racji. I to bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że politycy PiS-u żyją jeszcze w takiej rzeczywistości przed traktatem lizbońskim. Teraz ten proces decyzyjny nad budżetem jest bardzo skomplikowany. Kiedyś szefowie rządów zamykali się, tworzyli pewne konklawe,
podejmowali decyzje, po dwóch dniach i nocach wychodzili z gotowym rezultatem. Teraz po traktacie lizbońskim mamy włączony do procesu decyzyjnego Parlament Europejski. Parlament Europejski, gdzie tak jak powiedziałam, są uwzględniane różne racje krajowe, narodowe, polityczne, bardzo różne. I to, z czym mieliśmy do czynienia, wbrew temu, co się utrwala, było niedecydowaniem Parlamentu nad budżetem europejskim, tylko myśmy podejmowali rezolucję nad otwarciem negocjacji z szefami rządów, z Van Rompuyem. To był dokument negocjacyjny i otwarcie. Dlatego poszczególne słowa zależały właśnie od tego, jak się pojmuje te negocjacje. Myśmy uważali, że skoro jest wynegocjowane porozumienie, które my z punktu widzenia Polski uważamy za bardzo ważne, należy to poprzeć. I inne kraje, czy inni europosłowie uważali, że można więcej i trzeba w związku z tym użyć słowo odrzucamy to porozumienie. Myśmy nie zgadzali się na słowo odrzucamy to porozumienie. Uważaliśmy, że lepiej negocjacje rozpocząć bardziej miękko. I tak naprawdę to była ta różnica między nami a innymi kolegami z naszej grupy politycznej. Słowo odrzucamy porozumienie chcieliśmy zastąpić akceptujemy, ale chcemy to i tamto. W związku z tym to było otwarcie negocjacji. I to jest taki bardzo ważny punkt. Chcę powiedzieć, że te negocjacje będą jeszcze trwały. Jak one będą przebiegały, zobaczymy. Mamy nadzieję, że pomyślnie dla nas. Decyzja dopiero będzie w czerwcu, może nawet później. Zobaczymy. Ale nie należy w tej chwili sądzić, że stało się coś innego, dziwnego, niespodziewanego. Normalny proces negocjacyjny, w trakcie którego jesteśmy po Lizbonie. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, pani poseł, ponieważ trzecim mówcą na konferencji europarlamentarzystów PiS-u był pan poseł Wojciechowski, który mówił, jak kluczowe znaczenie w ocenie wyniku negocjacji ma rolnictwo i jak ważne dla PiS-u jest rolnictwo. No więc przeanalizujmy skuteczność w obszarze rolnictwa Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Członkini Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, pani poseł Łukaciewska. Proszę Państwa, no właśnie ja chciałam powiedzieć, że koledzy z PiS-u manipulują opinią publiczną, mówiąc z jednej strony, jak bardzo jest źle, a jednocześnie stwierdzają na piśmie, że jest bardzo dobrze. Faktem jest, że Parlament Europejski opowiadał się i opowiada za zwiększonymi środkami na wspólną politykę rolną, ale jednocześnie w projekcie rezolucji, który złożył między innymi PiS, w sprawie wieloletnich ram finansowych czytamy. Akceptuje porozumienie polityczne w sprawie ogólnych pułapów wieloletnich ram finansowych osiągnięte na szczycie Rady Europejskiej w dniach 7 do 8 lutego bieżącego roku, które odzwierciedla pragmatyczną i realistyczną reakcję na trudne warunki budżetowe i gospodarcze we wszystkich krajach członkowskich. I proszę Państwa, w tej rezolucji nie ma ani słowa o kwestiach związanych z rolnictwem. Czyli fajnie przyjechać do Warszawy, mówiąc, jak bardzo walczymy o rolników i rolnictwo, a jednocześnie, gdy przychodzi do konkretów, ani słowem nie wspomina się o rolnictwie. Ja tylko powiem, że no właśnie to, co powiedziała pani poseł Łukaciewska, nie warto kluczyć, nie warto przybierać różnych masek w Brukseli i w Warszawie. Odnosząc się do najważniejszej również przede wszystkim dla posłów Prawa i Sprawiedliwości księgi, jaką jest Biblia, powiedziałbym, niech wasze słowa będą tak, tak, nie, nie, a nie takie nieładne kluczenie, bo na podsumowanie tej konferencji, odnosząc się do jednego z poważniejszych, chociaż w sumie niepoważnych zarzutów sformułowanych podczas wystąpienia posłów i europosłów Prawa i Sprawiedliwości o wynikach budżetu, to jest, proszę Państwa, rozdaliśmy zresztą, to jest diagram, który został przygotowany przez niezależnych ekspertów, tu w tym przypadku z Uniwersytetu w Glasgow. Tak wygląda wynik negocjacji, jeśli chodzi o poszczególne kraje członkowskie. Ten najwyższy słupek, który wyrasta nawet trzykrotnie nad kolejnymi, to jest wynik finansowy dla Polski. Jeśli ktoś chce na tej podstawie dowodzić, że negocjacje były nieudane, to raz jeszcze niech sięgnie do Biblii i niech
Zapozna się z... Przypomnij sobie, żeby wasze słowa były proste. Tak, tak, nie, nie. Nie warto kluczyć, nie warto wprowadzać w błąd opinii publicznej, bo sprawa jest oczywista nie tylko dla polskich dziennikarzy, dla polskich obywateli, ale dla ekspertów, z niezależnych ekspertów z Unii Europejskiej. Ja tylko chcę dodać jeszcze, że Parlament Europejski był zwykle traktowany jako coś mało ważnego, nieistotnego, tam sobie coś podejmuje, jakieś decyzje. Teraz w czasie tego procesu budżetowego przekonamy się, że jest to ważna, istotna i decyzyjna instytucja. Instytucja, w której właśnie my możemy też uczestniczyć i podejmować decyzje.